co teraz, bo Real miał świetne minuty i naprawdę jak na ten mecz... Ta pierwsza minuta! Znalazł miejsce, przestrzeń, był rykoszet, 1-0! Doskonałe podanie do niego krosa do Viniciusa, no i wreszcie odpowiednie wykończenie Brazylijczyka. Było tutaj oczywiście troszkę szczęścia, miał troszkę farta Vinicius, skończył sytuację w taki sposób, z wydatnym także udziałem Gerarda Piqué, ale fakty są takie, że Vinicius czasem zdobywa bramki, także po rykoszetach przychodzi od razu do myśl mecz z Realem Valladolid. No i kto by pomyślał, że tym piłkarzem, który sfinalizuje taką akcję, będzie właśnie Vinicius Junior. Popatrzmy, Toni Kroos, Vinicius ucieka, Bright White. Tak, Bright White miał na niego oko, ale okazało się, że to pilnowanie nie było zbyt konsekwentne. No a tutaj co ma powiedzieć Piqué, co ma powiedzieć Ter Stegen? Takie rzeczy w piłce się zdarzają po prostu. Oczywiście to jest wielki problem Barcelony. Ale tutaj po prostu fortuna nie była po stronie Barcelony, była po stronie Viniciusa. Absolutnie tak, można mieć wątpliwości, czy ta piłka wpadłaby do bramki, czy nie poradziłby sobie z tym strzałem Marc-André Ter Stegen, gdyby nie Piqué. No ale właśnie, czasem to szczęście musi ci po prostu dopisać. Tyle zmarnował już sytuacji Vinicius, że wreszcie ten... ten...